Dzień dobry, cześć, witamy się z Wami bardzo serdecznie w 29 dniu Vlogtobera, bliżej końca już, słuchajcie. Nie to, żebym się cieszyła, no ale ten czas zleciał, miesiąc szybko, ale nie o tym. Więc tak, Laura w domu dzisiaj, dlaczego Laura w domu? No dlaczego w domu? Bo poszłam do dentysty. Tak, bo była u dentysty. Wczoraj Wam mówiłam, jak się z Wami żegnałam, może tak chaotycznie powiedziałam, że dzisiaj idziemy do dentysty, bo wcześniej byliśmy, to już tam wiecie, mówiłam, że byliśmy umówieni na wyrwanie zęba, ale to było na 18 listopada, ale byliśmy też na takiej wizycie, na liście rezerwowej, że jak się zwolni miejsce, to do nas zadzwonią. No i wczoraj zadzwonili, o 16 zadzwonili, że dzisiaj na 11 zapraszają nas na wizytę. No i wiecie, zdenerwowałam się wczoraj niesamowicie, bo byłam świadoma tego, że dojdzie do tej wizyty, ale wiecie, nie tak, że zadzwonię jutro. I taki szok. No i Laurze, jak powiedziałam, że jutro do dentysty, oczywiście był płacz, histeria i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, pojechaliśmy. I tak, nie było łatwo. Laura w ogóle nie chciała się dotknąć do siebie. Nie chciała w ogóle buzi pokazać się, nawet nie chciała. Bo wzięła tego misia i tak, tak się zakryła, słuchajcie. We mnie się tu wtuliła, bo ja na hotelu razem z nią i nie daj Boże, nie dała się dotknąć. Ja się tam zgrzałam niesamowicie. Po prostu się spociłam, Wam powiem. Jeszcze w tej masce to już w ogóle była masakra. Ta pani doktor, naprawdę bardzo miła pani, robiła wszystko, co tylko mogła, żeby ją zmobilizować, żeby buzię otworzyła. No i było bardzo, słuchajcie, ciężko. A też wczoraj mi poinformowali, że to nie będzie od razu dzisiaj, że przyjdę i pyk i jej wyrwą. Tylko po prostu dzisiaj miała być i tak było. Taka wizyta zaprzyjaźniająca dziecko z dentystą. Wiecie, idziemy, pani ogląda, pokazuje gabinet, bajki puszczają, na fotelu leżysz i oglądają bajki dzieci. Taka orga, psi patrol był, tak sobie zażyczyła. No i nie mamki była, potem nie prowadzana. Tak, ale później, no, i to taka pierwsza wizyta zapoznawcza, słuchajcie. I tak, no i to jest bardzo fajne, Wam powiem, bo nie tak od razu dziecko jest rzucone na głęboką wodę, tak jak w tamtej przychodni, co byłam w zeszłym tygodniu z nią, to od razu bach, wiecie, fotel i tak dalej, ale dobra. No a najważniejsza rzecz jest, słuchajcie, taka, że w końcu Laura po pół godzinie męczarni i rozmawiania z nią, wiecie, i proszenia jej, żeby otworzyła buzię, w końcu otworzyła buzię. I ta pani doktor jej, wiecie, tym lusterkiem tam zajrzała do tego zęba i nie zgadniecie, co mi powiedziała. Powiedziała mi, że ten ząb jest absolutnie nie do wyrwania. On jest oczywiście do leczenia, bo to jest ostatni ząb, piątka. I mówi tak, czwórka czy trójka, to jeszcze można by było w razie tam konieczności wyrwać. Ale nie piątka, bo piątka to jest ząb ostatni, który podtrzymuje całą szczękę, powiedziała. I to jest taki ważny ząb. Jak jego się wyrwie, to potem czwórka przeskoczy na jego miejsce, trójka ten. Jak wypadają, wiecie, te mleczne, to te stałe będą wyrastać. To tak jakby ta szczęka się wtedy będzie przesuwać. Tak mi ona tłumaczyła. I w ogóle ona była w szoku, że mi w tym gabinecie, gdzie ja byłam w zeszłym tygodniu, tutaj u nas w okolicy, powiedzieli, że od razu ten ząb jest do wyrwania i od razu chcieli go, wiecie, wyrwać na tej wizycie. I dlatego się dziecko, wiecie, wystraszyło, też zraziło i teraz nie chciała buzi pokazać. Powiem Wam, że ja się nawet cieszę, że jest nie do wyrwania. Wolę już ten ząb wyleczyć, niż go, wiadomo, wyrywać. No i tak. Tak, ja też się cieszę. Ty też się cieszysz? Ale będziesz grzeczna na następnej wizycie, dasz sobie buzi otworzyć. No i tak, i wizyty czekają nas dwie. Następna wizyta będzie taka, że ten ząbek będzie wyczyszczony i da lekarstwo, a następnej będzie plomba. No jeszcze następne. I tak, ja Wam pokażę, czy Ty? Może ja bliżej pokażę. Kupiliśmy taką maskę, nie wiem, czy to zobaczycie, słuchajcie. Taka maska, o, takie coś, do wąchania. Zakłada się dziecku, wiecie, na nos, i ona wącha. Smak guma balonowa. Były różne smaki do wyboru. Ja mam w domu, do następnej wizyty, uczyć ją oddychania przez tą maskę. Mam, wiecie, włożyć jej na nos, tutaj podłożyć lusterko, sprawdzać, czy ona będzie wąchać. Bo jak będą jej robić tego zęba, to jest już moja, to jest już dla mnie, to jest takie wielorazowego użytku, chyba mówiłam, nie wiem. I na następnej wizycie oni to
będą jej tutaj, to jej zakładają jakoś na nos, tutaj coś przypinają, czy jakoś tak, nie wiem w sumie jak to będzie, bo byliśmy w innym gabinecie, nie w tym, gdzie jest ta aparatura. I w każdym razie przez tą maskę będą jej wpuszczać ten azot, żeby ją rozweselić do tego, jakie to miękkie jest, jak zobacz. Będą ją, wiecie, tym azotem rozweselać, żeby po prostu można było cokolwiek przy niej zrobić, bo tak dzieciom się daje. No bo inaczej, wiecie, nie ma opcji, jeszcze dziecko sobie nie da. No i takie coś musiałam kupić, koszt tego, słuchajcie, 60 zł i to już dla mnie zostaje. Każda wizyta z tym azotem to jest 130 zł, podanie tego azotu. No i plus tam leczenie, 150 będzie kosztowało chyba opatrunek, wizyta i tak dalej, i tak dalej. Więc no, niezły koszt. Laura sobie wybrała, słuchajcie, takiego konika, taki wisiorek w nagrodę, że otworzyła buzię, dostała od pań. No i dzisiaj, słuchajcie, zapłaciłam 210 zł zapłaciłam, 150 zł po prostu wizyta i 60 zł to. No i wizyta, w której tak naprawdę nic nie było zrobione, no bo tylko zajrzała i to wszystko. No ale wizyta to wizyta, nie? Tak się, słuchajcie, cenią. No i następna wizyta będzie pewnie około 400 zł, potem też ze 400, to więc 1000 wydaje mi się, że będzie to kosztowała ta przyjemność. O, i tyle wam powiem. Ale właśnie mówię, że dobrze, nie będzie wyrwany ten ząb, tylko jest do leczenia jednak. I tak. I była taka dziewczynka przed nami, bo ja tam wypełniałam formularz i taka pani wyszła z dziewczynką, w jej wieku, taką podobną. I ja mówię do Laury, o zobacz, dziewczynka też była u pani dentystki, zapytaj się koleżanki, jak było. A ta matka do mnie mówi tak, lepiej niech nie pyta, lepiej żeby nie wiedziała. Ja takie oczy i mówię, ja pierdzielę, sobie pomyślałam, za przeproszeniem. Mówię, kurczę, no nieciekawie, nieciekawie, nie? Tak. No, dziewczynka też była taka wystraszona trochę, nie? Tak, ja miała tutaj taką zieloną różkę. Mm. Ona jeszcze lizaka dostała, ta dziewczynka, w nagrodę. Lizaka dostała u pani dentystki za nagrodę. A to był lizak taki, wiecie, pewnie bez cukru i tak dalej, wiadomo, nie? No, dobra. Taki do buzi chyba. Tak. A, i jeszcze byłam, słuchajcie, w takim sklepie, bo po drodze miałam, przy okazji właśnie pojechałam. W takim sklepie wszystko po 2 zł, po 5, wiecie, takie z tymi pierdołami, bo tam są według mnie najtańsze kwiaty takie sztuczne, bo na targach, na tych sklepiskach to są dosyć drogie, jak widziałam, a tam są najtańsze, bo będę robiła wiązanki dwie na cmentarz, w sensie już miałam robić tydzień, dobre 2 tygodnie temu, ale oczywiście nigdy nie mam na nic czasu i teraz będę robiła jutro, jutro jest piątek, więc jutro będę robiła, żeby na weekend już było zrobione. Ale to wiecie, stanę, pyk, pyk, szybko i zrobię. I będę robiła je na pniu z drzewa, chyba dębowe. Drzewo Paweł mi przyniósł chyba dębowe, ale sama nie wiem. Muszę się go zapytać, bo chciałam, żeby to drzewo było, wiecie, mocne i dosyć ciężkie. I jak jest... Poczekaj. Jak jest pień drzewa, to tak na pół, o taki gdzieś na pół metra mi obciął pieniek i ten pieniek na pół. I z tych dwóch połówek będę robiła na takim półkolu, można powiedzieć, wiązanki. Takie, wiecie, na naturalnym podłożu. Monika z kanału Rodzinka M-Vlog też robiła wiązanki sama, w sensie takie strojki. Też chyba na jakimś drzewie czy na pniu, bardzo ładnie jej to wyszło. Super, podobało mi się. Ale nie wiem, co ona miała za drzewo. No, ja już te drzewo mam naszykowane, nie to, żebym, wiecie, ściągało od niej czy coś, absolutnie nie. Ja już te drzewo też miałam naszykowane dobre właśnie 2 tygodnie, żeby schło, już one było przecięte i tak leżało, żeby wyschło, żeby nie pękało i tak dalej. Ale nawet myślałam, żeby wam powiedzieć, czy pokazać i tak zawsze coś. I dzisiaj wam tego nie pokażę, jutro wam pokażę ten pień, bo on jest tam pod zadaszeniem na dworzu sobie leży. To wam jutro pokażę, jak to będę robić, bo ogólnie jutro będę robić wiązanki, to wiecie, wam wszystko jutro pokażę. Więc tak. A dlaczego robię takie wiązanki? Dlatego, słuchajcie, że tak, w zeszłym roku się złożyliśmy z moim bratem pół na pół na wiązanki dla dziadka i dla wujka. No bo wiecie, ja położę wiązankę, brat położy, babcia, może moja mama, no to ile tych wiązanek na jednym grobie będzie? No to my się złożyliśmy z bratem na jedną po prostu większą wiązankę od nas, dla dziadka i dla wujka. I te wiązanki, to wiecie, nie dość, że były po 100, chyba 50 zł płaciliśmy za jedną, to były takie... Nijakie, wiecie, szału nie było,
A żeby był szał, to by trzeba było kupę kasy dać za taką wiązankę. A to i tak, nie wiadomo, czy ci nie ukradną. Wiadomo, różnie na tych cmentarzach jest. Po pierwsze, po drugie, za każdym razem, co byś o tym cmentarzu, to ta wiązanka była, gdzieś tam leżała. Jak wiecie, wiatr zawiał właśnie, albo te wichury są, to cały czas zwiewało te wiązanki. A jeszcze my mamy na takim cmentarzu, na taki cmentarz chodzimy, na którym jest, wiecie, nie ma drzew. I jest taka jakby otwarta przestrzeń, to tam jak jest wiatr, to wiecie, to wszystko fruwa i nieraz trzeba było chodzić, szukać tych wiązanek. Mimo to, że tam kamień wkładaliśmy do tej wiązanki i tak dalej, to nic nie dało. To w tym roku jak zrobię na takim pniu prawdziwym z drzewa, to mam nadzieję, że wiatr jej nie zdmuchnie. I jeszcze muszę pod ten pień oczywiście gąbkę albo coś, wiecie, przykleić, żeby po prostu ten grób się ta płyta nie rysowała, ale to Wam wszystko jutro pokażę. Trochę dzisiaj tych kwiatów kupiłam. Ciekawa jestem, co mi z tego wyjdzie. Jeszcze muszę sobie kupić jakiś podkład, żeby te kwiaty powbijać czy poprzyklejać, nie wiem, pomyślę. Bo Monika robiła fajnie, bo Monia robiła nam takim gąbce florystycznej, dobrze mu powiedziałam chyba, takiej gąbce, co się kwiaty wbija. Może na tym zrobić, sama nie wiem, zobaczę, jeszcze pomyślę. I robię obiad, w sensie obiad, ja już mam wszystko naszykowane, ale za 15 minut idziemy po Amelkę. I zrobię resztę, jak przyjadę, bo jeszcze muszę parę rzeczy dokupić. Robię obiad dzisiaj z przepisów wczorajszego. Wczoraj było kotlety dla ciebie, tak. Wczoraj na kanale Joasia Pińkowska. Pińkowska, nigdy nie pamiętam jej nazwiska, chyba Pińkowska, ale ona u mnie w komentarzach Joasia jest. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam i dzięki za przepis, Joasiu. Ona zrobiła fajny przepis z kaszą, sałatkę z kaszą z kuskus. I do tego zrobiła piersi z kurczaka na patelni takiej grillowej posmażała. No u mnie takie na patelni grillowej zbytnio nie przejdzie, bo one takie są, będą trochę suchawe według mnie. I u mnie nie bardzo to by przeszło. Więc dla Laury będą kotlety smażone z piersi, bo ona to tylko to. A dla nas będą kotlety z piersi w tych papirusach. Takie wiecie, to są papirusy zawijamy, co wkładacie w ten papier pierś z kurczaka i na patelni smażycie. Więc tak zrobię, trochę po swojemu. Ale już naszykowałam sobie ogórka, pomidora, dużo pietruszki, koperek dałam, szczypiorek dałam, bo ja to wszystko miałam, żeby mi się nie zepsuło. Której Poczekaj, za strony? chwilkę. To wszystko to wrzuciłam do garka. Jeszcze soku cytryny trzeba wcisnąć. Czosnek muszę kupić, bo nie mam czosnku. Czosnek wycisnąć z tej sałatki jeszcze. Kaszę już mam tą kuskus zalaną, już mi stygnie, potem to wszystko wymieszać. Jeżeli chcecie ten przepis od niej, to zapraszam Was do niej na kanał, więc zobaczycie go tak w oryginale, bo może ja o czymś zapomniałam. W ogóle muszę zerknąć właśnie do niej na kanał, czy do tej sałatki. Jeszcze coś trzeba dać, czy to wszystko. Na pewno sok cytryny, to już na koniec dam i na pewno czosnek muszę kupić. To Wam zaraz pokażę, jak to u mnie wygląda. A skusił mnie ten przepis, bo łatwy, szybki, fajna sałatka z kaszą, takie coś, wiecie, nietypowego, a nie tylko te kotlety u mnie i tak dalej. W sensie to najlepiej idzie, no ale czasami coś innego można zrobić. No. No dobra, to na razie idę Wam pokażę ten obiad i zobaczymy się później, odezwiemy się do Was później, bo jeszcze pojedziemy wcześniej po Jechać Amerykę. mamy. Tak, ale pojedziemy po nią wcześniej, bo musimy pozbierać szyszek, bo fajne tam na parkingu przy kościele są takie duże szyszki. Bardzo mi się spodobało ostatnio i dzisiaj musimy trochę tych szyszek pożyczyć, wiecie, zebrać do tych właśnie, poprzyklejać może do tych wiązanek. Tak, z taką mam wizję, żeby tam je poprzyklejać, ale to jeszcze Której zobaczymy. strony jesteś? O tak. Pi, pi, pi. Dobra, dobra, odezwiemy się później. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że rano wstaję, oczywiście po 6 dzisiaj. I co? Nie ma światła. I się, słuchajcie, już tak nieźle wkurzyłam. Wchodzę na internet i też piszą właśnie na Facebooku, że nie ma światła, nie ma, wiecie, wiatru nie ma, mrozów nie ma, deszczów nie ma światła, co się dzieje. No ale wiecie, może coś tam robili i tak dalej. I zobaczcie, w ogóle siano mam na włosach, wstyd się po prostu pokazać. Ale co zrobić? Bo już rano, jak wychodziliśmy, to tego światła nie było i nie byłam w stanie w ogóle ich, wiecie, wyprostować, no bo z wiadomych przyczyn. A jak ja włosów nie wyprostuję, a wczoraj je myłam wieczorem na noc, i wiecie, jak rano nie wyprostuję, to po prostu dobrze sobie tutaj spięłam, bo no
Szopę bym miała. No moje włosy to robią, słuchajcie, co chcą. Zaraz sobie chyba, w ogóle jak jechaliśmy do tego dentysty, to spiałam jakiegoś tam koka przylizanego, żeby wiecie, jakoś to wyglądać, nie? No, więc tak, włosy to mówię wam, ja mam okropne włosy, okropne. No i to chyba mam po mojej mamie, bo ona też ma takie włosy szopę, ale ona to się od lat obcina na krótko, można powiedzieć tak, na chłopaka, bo w dłuższych włosach to by dostała, krótko mówiąc, obłędu. Tak kiedyś powiedziała, że ona by dostała obłędu w takich długich włosach. No, dobra, my się idziemy zbierać do szkoły i się odezwiemy później. Pa! Tutaj dla Laury są kotleciki. Tutaj są w tym papirusie. Piersi już naszykowane. O, w takim. Z czosnkiem i ziołami. I tu jest ta sałatka. Tak jak mówiłam, ogórek, pomidor. Ja dałam właśnie koperek, pietruszka i szczypiorek. Dałam to, bo miałam. Ogórek, tak. To ty sobie wyjesz. Tutaj już mam kasza, mi stygnie kuskus i to wszystko się z tą kaszą jak ostygnie wymiesza i jeszcze czosnek wycisnę, w sumie nie wiem ile, chyba ze dwa ząbki, nie wiem, muszę sprawdzić u Joasi i wycisnąć sok z cytryny, chyba z połowy cytryny, też nie wiem, no, ale tak mi się wydaje, jakby co to mówię, wejdźcie do niej i zobaczcie jak ona to robiła, no, więc fajny obiad dzisiaj będzie. Hello! Jesteśmy i o, tutaj są szyszki takie, widzicie? O, i z takich dużych bym chciała pozbierać. Ale jest piękna pogoda, wam powiem, naprawdę. Super jest na dworzu, nie Laura? Tak, cieplutko, że z chęcią byśmy poszli na jakiś spacer jeszcze dzisiaj, ale nie wiem, czy się wyrobimy, bo już jest trzecia godzina, w sensie 15. Nie wiem, czy się wyrobimy iść gdzieś na spacer. I wam jeszcze pokazać do tego, bo już dużo gadałam trochę, więc ten vlog już jest trochę długi. A jeszcze obiad i w ogóle. Zobaczymy. Nie, Laura? No, a w ogóle to światło u nas włączyli. Więc jest nadzieja na jutrzejszego vloga. Telefon może naładować. Tak, Laura? No, dzieciaki już zaraz wychodzą, a my zbieramy szyszki. No dawaj, zbieraj te szyszki. Takie ładniejsze pozbieraj, zobacz. O, takie, Laura. Takie, o tak jak te, takie rozwinięte, wiesz? No. Dobra, zbieramy. I my jesteśmy pod szkołą, bo Amelka zapisała, że no, że tam musi salę dekorować, bo jutro mają imprezę z okazji Halloween, słuchajcie. I pomaga dekorować salę i musimy z 15 minut poczekać. A tu jest plac zabaw, drugi plac zabaw dla mniejszych dzieci, który jest zamknięty. No, on, nie wiem, zepsuty jest czy coś, jest zamknięty. Nie można wejść. Laura! I tak się prezentuje sałatka. Jest przepyszna. Bardzo wam serdecznie polecam, już spróbowałam. Więc Joasiu, dziękuję ci za przepis. Wyszło super. Cześć, Amelka. I zajadamy. Jeszcze póki pamiętam, to pokażę wam boczek. Więc on się prezentuje tak. A tu go złapię. O, zobaczcie. Tak się prezentuje. No i dobra, my już jesteśmy. Mamy kawkę, zjedliśmy obiad. I zrobiło mi się gorąco strasznie, jak zawsze. Posmakował ten kurczak. Laurze posmakował ten kurczak w tym papierusie. O dziwo, zjadła sobie tego kurczaka, bardzo je posmakował. Tak, był bardzo pyszny. Był bardzo pyszny. No i tak, i tyle kochani na dzisiaj. Amelka jutro ma, słuchajcie, w szkole dzień ten. Jaki to? Halloween. I tak, kończy lekcję 15, słuchajcie, 30, a na 16:15 mają Halloween w szkole. My tego święta nie obchodzimy, bo to wiecie tam, co to za święto jest amerykańskie. Więc my tego nie obchodzimy, ale jak już szkołę robią, to niech idzie, niech się bawi, bo nie wiadomo jak długo tam jeszcze do tej szkoły pochodzi. Muszę jej naszykować jakąś czarną sukienkę, bo chce się przebrać. Znaczy chce się przebrać. Mogą się w coś przebrać, a mamy taką czapkę czarownicy. To się przebierze, pokażesz? To się przebierze, słuchajcie, za czarownicę i tyle. Nie będę kupowała, nic cudowała i tak dalej. O, tu mamy nawet tą czapkę. No pokaż.
Mamy taką czapkę czarownicy. Nawet mi pasuje, słuchajcie. Włosy mam jak czarownica i czapkę też, nie? O. Więc dam jej tą czapkę, założę jakąś sukienkę czarną i będzie czarownicą i już. I miotłę jeszcze jej trzeba zrobić. O, może i miotłę jeszcze zrobię. I już. Do latania. No. I wiecie, mimo to, że my nie obchodzimy tego święta tego dnia, ale dzieci niech się bawią, bo to widzicie, co się dzieje. Wiadomo, ile do tej szkoły jeszcze pochodzą. Niech idzie, niech ma kontakt z dziećmi i niech się bawią. I kurzuliki znowu rozrabiają. No i dobra. I co? A, no i ona idzie, kończy lekcję 15:20, na 16:15 idzie do szkoły i do 20:00. Więc przyjedzie do domu, zje obiad i z powrotem ją się zawiezie. Tak? Tak. No dobra. I co? I kochani, żegnamy się z wami dzisiaj. Nie wiem, ile tego vloga wam dzisiaj tutaj skleciłam, bo dzień strasznie chaotyczny, wiecie. No. To co? Buziaczki przesyłamy? Trudno się z wami żegnać, bo człowiek by chciał jeszcze z wami posiedzieć, pogadać, coś tam nie, porozmawiać z widzami, ale czas nas goni, niestety. To do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Pa! Pamiętajcie o komentarzach i o łapkach w górę i o subskrypcjach. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału, jak nasz kanał tobie, wam się podoba.